Kupiłam sobie samochód, pojechałam z nim do Warszawy. Nim, nie z nim, nim. Zaparkowałam i podszedł do mnie taki... Żul. Fajny facet i mówi tak... O, pani Gruchola, mówi, Jezu, Jezu, jak moja matka panią kocha. Nie wezmę od pani ani grosza, ale wie pani, tutaj to się mogą różne rzeczy przydarzyć pod Pałacem Kultury. Tutaj ludzie chodzą, mogą zarysować gwoździem, mogą nawet próbować otworzyć bagażnik. Nie, nie, ja pani nic nie wezmę, tylko tak dla bezpieczeństwa mówię, bo ja pani... Ostrzegał. I dostał w końcu? No, a jaha. Ile? Ile, ile pani Katarzyna Dyszkę. Daje? Dyszkę. O, to grubo. Grubo. To nie ludzie dają 2 złote dla bezpieczeństwa. Nie, tylko. Ale ja to on mnie lubił. Pani Katarzyna, bo... A, lubił i siedział pod samochodem. Ja. Ale po taki hydraulik. No. Przychodzi do mnie, nie? Do domu? No, no bo miałam kłopot, to się dziwnie zaczyna. Ja przychodzi do mnie hydraulik. Ja wiem. No. Hydraulików lubią kobiety, ponieważ hydraulik panuje nad wodą, a kobieta to woda. A. No i dlatego właśnie my ten... tak jak 40 lat temu, co potem weszło do kanonów, do wcipu, a w ogóle dowcipem nie było, jak jedna pani prosiła jednego pana, żeby swojego męża, żeby jej odetkał zlew, a on oczywiście mówił, czy tam, nie wiem, kaloryfer odpowietrzył, a on jej mówił jutro, 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 aż wreszcie wezwała hydraulika. I jej odpowietrzył nie tylko zlew? On się nachylił, w tym momencie weszła ona i klepnęła go tego w ten. Obcego chłopa. Aha. Te, co jak się mężczyzna wychyli, to ma tam z tyłu. Coś tam ma. Hydraulik głową trzepnął w parapet i zemdlał. Myślałem, że umarł pani po... Nie, tam umarł. Tylko zemdlał. I ona dalej go wykorzystywała. Wezwali pogotowie. No myślała, że to mąż, nie? Jak pogotowie go znosiło ze schodów... To go upuścili? Tak, bo ona powiedziała, w jakiej sytuacji. Oni go opuścili i złamali mu nogę. To jest fajne. I ona cały czas myślała, że to mąż. Przychodzi do mnie hydraulik, ponieważ mam studnię. Studnia jest głęboko wykopana, tam ze 2 metry ma i tam jest to urządzenie jakieś, które nie działało. Przychodzi do mnie hydraulik, mówię, bardzo proszę tutaj, proszę. Pani odsunie to. To jest to taka... metalowe. A nie mógł sam? 40-kilowa. Ja mówię, ja? On mówi, no ja nie mam przyrządów. Poszłam po pogrzebacz. Z wielkim trudem otworzyłam tę studzienkę. Mówi, o, to tam trzeba zejść, ma pani drabinka. Przyniosłam drabinkę z domu, bo książki mam czasami wysoko. On tak patrzy i mówi, ja nie zejdę, pani, ja nie zejdę. Ja mówię, Jezu, dlaczego? Mówi, tam żaba jest, ja się do żab boję. Jezus Maria. I ja musiałam zejść, wyjąć żabkę, wynieść. I przy okazji pani pompę zrobiła. Dobra, już zrobię. Oczywiście. I przy okazji sobie myślał, o Jezu, to nacisnę. A ciekawe, czy gość miał świadomość, że po drabinie Katarzyny Grocholi schodził z biblioteki, schodził do studzienki, nie? Czy po prostu nie docenił i nie wiedział? Nie, nie, nie. A taką miał anegdotę na gminie taką... Ja nie miał matki, która mnie lubiła.